Październikowa sesja Rady Powiatu w Kielcach rozpoczęła się od uroczystości wręczenia medali za długoletnią służbę, które otrzymali Barbara Piwnik, sekretarz powiatu, Stanisław Furmanek, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Grażyna Kubicka-Łach z Wydziału Komunikacji i Transportu. Medale wręczał wicewojewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek. Równie miłym momentem sesji było wręczenie listu gratulacyjnego Irenie Marcisz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie, która znalazła się w gronie 13 pedagogów z całej Polski nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku. To, że szkoła nasza odnosi sukces, to właśnie zasługa dobrze układającej się współpracy z powiatem, z zarządem powiatu. To zasługa tego, że powiat właśnie strzeże tych szkół, które chcą się rozwijać, dokłada wszelkich starań, żebyśmy mogli odnosić sukcesy. Za to wszystko mam okazję dziś podziękować raz jeszcze słowami dziękuję i będę się starać być najlepsza. Szkoła będzie osiągać dalej sukcesy. Obiecuję to swoim zapałem, energią i zaangażowaniem. Dziękuję raz jeszcze. Podczas sesji odbyło się ślubowanie nowej radnej. Teodora Jagiełło objęła mandat po Renacie Janik, która została posłem. Nowa radna, która dołączyła do klubu radnych Platformy Obywatelskiej, mieszka na terenie gminy Masłów. Przez 12 lat była radną gminy Masłów, a w kadencji 2006-2010 zasiadała w Radzie Powiatu Kieleckiego. No cóż, życie jest bogatsze niż nam się wydaje. Proszę Państwa o jedno, z racji na to, że ja już na ostatniej prostej wstępuję w szeregi, bardzo proszę i będę bardzo wdzięczna za każdą okazaną mi życzliwość przez Państwa. Dziękuję raz jeszcze, kłaniam się wszystkim nisko. Na sesji radni przyjęli informację o stanie zadań oświatowych powiatu kieleckiego za rok szkolny 2012-2013. Radny Andrzej Michalski wyraził swoje zaniepokojenie wynikami egzaminów zawodowych. Dziś była przedstawiona informacja o realizacji zadań oświatowych w powiecie kieleckim w 2013 roku i myślę, że ten temat, mimo że była dyskusja na komisji i innych komisjach, nie tylko tej branżowej, ale również na innych komisjach, dziś padły pytania z sali o oświatę. Myślę, że realizujemy zgodnie z powierzonymi nam zadaniami dobrze program oświaty w powiecie i nie ma tutaj żadnych zagrożeń, nie tylko co do finansowania, ale również do programu, który mamy realizować. Radni dyskutowali także o realizacji strategii rozwoju turystyki w powiecie kieleckim oraz o przygotowaniach do sezonu zimowego. Ubiegłoroczna zima była dla samorządu powiatu kieleckiego bardzo kosztowna. Na utrzymanie dróg wydaliśmy ponad 3,2 miliona złotych. To największa kwota w historii powiatu. W tym sezonie przy zimowym utrzymaniu dróg w trzech obwodach drogowych, w Celinach, Łagowie i Strawczynku, pracować będzie 27 pługopiaskarek oraz 4 pługi ciężkie. Radni jednogłośnie przegłosowali przygotowane przez Klub Radnych PSL stanowisko wyrażające zaniepokojenie samorządu powiatu kieleckiego finansowaniem remontów dróg lokalnych w latach 2014-2020. Stanowisko Rady Powiatu w sprawach możliwości finansowania inwestycji na drogach gminnych i powiatowych jest wyrazem niepokoju, jaki utrzymuje się w środowiskach samorządów związanych z możliwością finansowania robót w latach 2014-2020. Analizując możliwości sfinansowania bardzo potrzebnych inwestycji w wielu miejscach w naszym powiecie, zaczęliśmy szukać pieniędzy na realizację tych oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Okazało się, że w dokumentach planistycznych istnieje poważne zagrożenie, że w 2014-2020
może być spory kłopot z finansowaniem dróg na poziomie takim, jakie wynikają z potrzeb. W związku z tym doszliśmy do przekonania, że nie możemy przyglądać się biernie temu, co nas oczekuje, a powinniśmy dać wyraz niepokojom, jakie w środowiskach samorządowych naszego powiatu są. W związku z tym przekazujemy posłom, senatorom, ministrom, marszałkowi województwa nasze uwagi, nasze opinie co do projektów, w tym także do finansowania ze środków unijnych. Bo na przykład w takim programie operacyjnym Polska Wschodnia, gdzie liczyliśmy na to, iż będą pieniądze na poprawę stanu dróg lokalnych, tych pieniędzy okazuje się, że nie ma. Że w programie rozwoju obszarów wiejskich, gdzie mówi się o małej infrastrukturze, nie wymienia się dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. To nasz niepokój bierze się właśnie z tego, iż tych środków nie dostrzegamy w tych programach. Ten niepokój jest tym większy, że województwo świętokrzyskie w programie rozwoju dróg lokalnych miało otrzymać kwotę ponad 50 milionów. Ostatecznie jest to 16 milionów, a więc 1/3 tego, co pierwotnie zamierzano dla naszego województwa przeznaczyć.